powinno się to pojawić w prokuraturze, ktoś powinien na tym przeprowadzić naprawdę dogłębne śledztwo, co tu się wydarzyło. Pod Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości było wczoraj wieczorem gorąco, bo przedsiębiorcy domagają się zbadania przez prokuraturę przyznawania pieniędzy w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Śledczy, na wniosek pełnomocnika 100 przedsiębiorców, także w czwartek weszli do budynku WARP-u. Postępowanie to prowadzone jest w sprawie i dotyczy utrudniania dostępu właśnie w zakresie naboru wniosków z Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Postępowanie się toczy. Prokurator zlecił policji wykonanie czynności zmierzających do zabezpieczenia i zgromadzenia materiału dowodowego w tej sprawie. Policjanci i prokuratorzy badali, czy w ramach postępowania grantowego w WARP-ie były użyte tzw. boty. Sami przedsiębiorcy zbierali podpisy pod petycją, by unieważnić cały konkurs. Świat jeszcze nie widział tak szybko rozstrzygniętego grantu. Ja nie wiem, no, wydaje mi się, że to mogłoby trafić gdzieś tam do jakiegoś do księgi rekordów Guinnessa. Marszałek województwa Marek Woźniak ze względu na liczne protesty przedsiębiorców zlecił wewnętrzną kontrolę całego procesu grantowego. System sprawdzą nie tylko informatycy z urzędu, ale również niezależnie pracownicy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Jeśli uda się stwierdzić, że boty brały udział w ułożeniu tej listy i w sposób istotny zaburzyły kolejność na tej liście, to wtedy będziemy krótko mówiąc, dyskutować na ten temat, czy to było istotne naruszenie uczciwego ułożenia tej kolejki. Bo to właśnie zaawansowane technologicznie boty miały zapewnić w poniedziałek rano błyskawiczne kliknięcie w pojawiający się link. Dlatego wiele emocji wzbudziło kryterium przyznawania grantów na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. I teraz gdyby pan był takim przedsiębiorcą i teraz by panu powiedzieli, proszę usiąść do komputera, kto pierwszy, ten lepszy, to niech mi pan powie, jakby się pan czuł. Sekunda ma swoją swój czas, nanosekundy i wszystkiego. Oczywiście ona się składa ze setnych milionowych sekund. Marszałek Woźniak powoływał się także na wytyczne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wszystko miało przebiegać zgodnie z przepisami, a kryterium kto pierwszy, ten lepszy to także pomysł rządzących. W żaden sposób nie jest ani zalecana, ani proponowana analiza porównawcza wielkości ubytku przychodów, czy też próba szeregowania firm na te, które poniosły bardziej czy mniej dotkliwe straty w swoich obrotach. Wyścig o grant miał zapewnić dostęp do postępowania dla wszystkich bez względu na reprezentowaną branżę, bo jedynym kryterium był spadek obrotów o 30% ze względu na pandemię. Teraz zarówno urzędnicy, informatycy, jak i policjanci sprawdzą, czy to możliwe, że system informatyczny zadziałał tak sprawnie. Wyniki kontroli mają być znane w kolejnych tygodniach. Mateusz Mękina, Puls Dnia.